Siema, dzisiaj sobie pogramy w Cities Skylines, czyli gierkę o tej naprawie budowy swojego miasta. Więc póki co sobie zagramy bez modów, bo ja w tę gierkę, nie wiem, dawno ją kupiłem, ostatni raz w nią grałem w 2018 roku. Więc kupiłem ją i tak naprawdę pograłem może z godzinkę i tyle. I teraz mam zamiar trochę bardziej w to pograć. Więc pogramy sobie bez modów, żeby na początku nauczyć się grać jakby podstawkę gry. A dopiero później zaczniemy, jak już się czegoś tam nauczę i tak dalej, to zaczniemy sobie ogarniać jakieś mody i te sprawy. Więc tak, mamy tutaj jakieś mapy do wybrania. Sobie tutaj patrzyłem i chyba wezmę te mgliste wzgórza, tak mi się wydaje. Jak nazwiemy nasze miasto? Miasto nazwiemy... Melina. Nie wiem czemu. Własny motyw? Brak. Dobra. Niestety nie mam żadnego DLC jeszcze kupionego, bo tak jak mówiłem, nie grałem w to wcześniej. Ale może jak się wciągnę, to się zmieni. Zobaczymy. Więc startujemy nową giereczkę. Tam aż tutaj się załaduje. Dobra. Jesteśmy w gierce. I tak, wyskoczył na jakiś komunikat. To pewnie jest jakiś tutorial. Zacznijmy budować drogi oraz rejony w ich pobliżu. W obszarach z przypisanymi rejonami w sposób automatyczny zaczną pojawiać się budynki, a w miarę rozwoju miasta odblokowywane będą nowe usługi miejskie i budynki. Aby uzyskać pomoc, kliknij przycisk znaku zapytania, w ten sposób otrzymasz informację na temat otwartego menu lub widoku. Ok. I tak, mam zbudować pierwsze drogi. Pyk. Dobra, tutaj mamy podpowiedź, jak to ma wyglądać. Więc tak, droga musi pochodzić stąd. Mamy taki kwadracik, więc ja bym tutaj gdzieś zrobił strefę przemysłową razem z wiatrakami wodnymi i tak dalej. Z wiatrakami na prąd i tak dalej, i tak dalej. A tutaj gdzieś zrobimy, powiedzmy, tutaj mieszkalne. No zobaczymy jeszcze jak to będzie. Ale w tym tutaj kawałku, tutaj, będzie zrobiłbym strefę przemysłową. No może nawet tutaj. Więc tak, budujemy sobie drogę. A, bo tutaj mam dwie drogi, tak? I tu jest tak, wyjazd i wjazd. Okej. Okay. Znaczy, tu jest wjazd, a tu jest wyjazd. Więc zrobimy tak, od wjazdu musimy zrobić na pewno. Coś takiego. I tutaj. Tyk. Teraz tak, co my chcemy dalej zrobić? Dalej, powiedzmy, tutaj bym zrobił taką strefę mieszkalną. Można by było zrobić coś takiego, że jakby to się korkowało, to można zawsze jeszcze dodać tutaj i tutaj, tutaj jakieś dodatkowe drogi. Więc nie powinno być z tym problemu, tak mi się wydaje. Zrobimy coś takiego. Ile mam pieniędzy? 60 tysięcy pieniędzy mam, okej. Okay. No to raczej wydaje mi się, że powinno być spoko. Więc tak, pojedziemy gdzieś dotąd. Pyk. Ja będą pierwsze strefy mieszkalne. Ja bym chciał tu lepiej zagospodarować całe miejsce. Nie wiem jak duże muszą być te strefy. Ha, na takiej zasadzie. Okej, okay. I to będzie nasze pierwsze, powiedzmy, że takie osiedle. Malutkie. Oczywiście tutaj muszę połączyć to, żeby był wjazd też do tego. Dodatkowo chciałbym tutaj od razu przejść, żeby zrobić później strefy przemysłowe. Gdzieś tutaj w okolicach, powiedzmy, żeby się zaczynały już te strefy. Ale ja pieniędzy na tym stracę, o Jezu. Nie wiem, czy powinienem tak daleko na początku budować. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać, pyk. Nie wiem, czy też nie będę mieli za daleko do pracy. Mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Tutaj powiedzmy, że będzie pierwsza taka strefa przemysłowa. A tutaj będą, wiadomo, mieszkalne i tak dalej, nie? Dobra, i co dalej mamy zrobić? Drogi mamy zrobione. Więc... Trzymaj środkowy przycisk myszy i poruszaj myszką w lewo lub prawo. Okej. Okay. Ogarnięte ta. A, tutaj będzie o czym rozmawiają moi mieszkańcy. Dobra, czaję. No więc tak, musimy zrobić prąd na pewno. Zacznij budować swoje miasto.
Aha, dobra, najpierw zrobimy prąd. Elektrownia węglowa. Chyba wiatrową bym zrobił na początku. No. 8 MW, 7, 8 tutaj jest. Dobra, jakiś tam prąd powiedzmy mamy. Do tego chcemy wodę. Wieża ciśnień. Stacja wodociągowa. Pompuje wodę ze zbiornika wodnego do miasta. Okej, okay, czyli to pompuje wodę do miasta, czyli musi być to. Gdzieś tutaj, że, bo ta na dole będzie zanieczyszczona prawdopodobnie. Zrobimy coś takiego. Rura ściekowa. Czyli ścieki bym dał tutaj. Bo woda płynie w tę stronę. Więc tutaj będzie wypływać tak jakby z miasta. Jakie będą wypływać. Zalecana linia brzegowa, no właśnie. Okej. Okay. Dajemy tutaj. Wodociąg. Te budynki. Okej, okay, więc muszę to połączyć z tym prawdopodobnie. Ale jak to tutaj działa, bo tutaj... Do czego ja to przyłączam? A, dobra. To jest woda, tak? Która będzie sobie płynąć. Jezu, jakie to drogie. Źle to zrobiłem. Dobra, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że coś takiego tutaj będzie. Ale to mnie tak drogo wyjdzie. Okej. Okay. Aha, jeszcze to muszę połączyć z tym. O Jezu. A. Jak to działa? Jak ja mam tu ścieki połączyć? O. Cztery tysiące. Dobra, spróbujmy coś takiego i coś takiego. Dobra, mamy to. Tylko nie mamy prądu teraz. Mamy 7000. Jezu, ale to źle zrobiłem. Za daleko to wszystko zrobiłem. Okej. Dobra, tylko teraz muszę podłączyć pod miasto. Nie wiem, musimy wziąć kredyt na szybko. Stop, czemu w ogóle nie działa stop? Mogę wziąć kredyt? Mogę. Nie mogę. Wiecie, jaki jest problem? Że ja trochę za szybko. Trochę za daleko. No właśnie, nie mogę wziąć kredytu. Trochę za daleko to rozlokowałem. I teraz mamy problem w takiej postaci. Że ja nie połączę prawdopodobnie tego prądu. No właśnie. Dobra, połączymy na razie tutaj. I damy tutaj. Strefy mieszkalne po prostu. To w ogóle przez drogę nie może przejść. What? Hey, what? A, nie wiem, jak to działa. Działa ten prąd? Dobra, zobaczmy. Zdajmy tu pierwsze strefy mieszkalne. Kurde, to nie jest dobre, żeby tak przy drodze dawać strefy mieszkalne. Ajajaj. Dobra, no nie wiem, powiedzmy niech będą. Będą oni mieli prąd?
Nie wiem, jak daleko ten prąd działa. Ale chyba wodę powinni mieć. Jak mi się wydaje. Tak, dobra, chyba będą mieli tutaj prąd. A wodę? Wodę też. Okej. Czyli mamy już taką strefkę. Zróbmy sobie do tego jakieś sklepiki po środku. Tutaj, o. I może gdzieś tutaj. No jest tragedia, jeszcze my jesteśmy na minusie ostro. Mamy zero mieszkańców. Halo. Śpieszmy. Jak jest zero mieszkańców, to czemu? Nie wiem, pokazuje, że oni coś piszą. Halo. Dobra, tutaj na pewno jest woda i jest prąd. Zdajmy tutaj jakieś strefy przemysłowe. Dobra, są mieszkańcy powoli. Gitara. Oni tu wody nie mają. To jest trochę problem. Jak wygląda woda? Nie no, powinni mieć wodę. Tutaj za to prądu nie będą mieć. Nie tak to miało wyglądać. Ale dobra, mamy 60 mieszkańców. Tutaj firmy się budują niby. Jak to wygląda prąd? Wodę tutaj. Tutaj będzie woda. Prąd też chyba powinien być. Zaryzykujmy i zróbmy tutaj większą strefę przemysłową. Okej. Sklepy jakieś się potworzyły. Kozak. Dobra, mieszkańcy rosną. Powoli powinniśmy zacząć wychodzić na plus. Dobra, tutaj mamy strefy mieszkalne. Dodajmy tutaj trochę tego. Nie wiem, czy tu prąd będzie. Nie mam pojęcia. Ale ludzie się wprowadzają, więc jest dobrze. Musimy tylko w końcu zacząć zarabiać. Dobra, firmy się budują. Z czego mamy największy przychód? Stref mieszkalnych 279, 260. Z przemysłowych jest chyba najmniejszy dochód. 23%, 37, 38. Czyli największy jest ze stref mieszkalnych dochód. A, możemy robić te. Statusy zabytków. Wow, ale fajne miasto, ale fajny domek. Jak ja mam nadać status zabytku? Zabytek. O. Pogchamp. Ulica Wiśniewska. Dobra, tutaj sobie... Tu jest akurat fajnie zrobiłem, że tu zrobiłem to. Ten sklep. Bo ludzie będą wjeżdżać, wyjeżdżać i będą chodzić do sklepów. Tak niby zarabiamy, ale jeszcze nie do końca. Właśnie tu już wody nie mają. Dobra, spróbujmy. Jak to wygląda? No, mieszkańcy na plus cały czas. My nadal jesteśmy na minusie i to ostro. Wody nie mają. Dobra, poczekajmy chwilkę. Zaraz będziemy na plus wychodzić. Bardzo dobrze. Nie mają pracowników. Mogę robić dzielnicę, tylko nie wiem jak. Nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. Jest, jest, wychodzimy na plus. Pogchamp. 500. 42%. 33%. Najmniej zarabiamy ze stref przemysłowych tak naprawdę.
Ale jest okej, bo idziemy na plus. Prawda, wody tutaj nie ma. Ale nie mam pieniędzy. Tutaj mogłem podawać to, bo tutaj jest woda. Nie wiem, czy tutaj będzie prąd. Jak wygląda z prądem? Tak, jest tutaj prąd. Dobra, ten prąd naprawdę daleko sięga. Zróbmy jeszcze więcej tutaj stref mieszkalnych. Bo tutaj będzie woda, tak? Tak, tutaj będzie woda. Zróbmy na razie coś takiego. Czekajmy, aż się powprowadzają. Nie mogę jakoś zaznaczyć tego? Dobrze, mamy 440 mieszkańców, więc tak, mamy wysypisko, szkołę i klinikę. Mamy pożyczki, nareszcie. Okej. Ale już jest... 14 tysięcy mamy, kozak. Dobra, musimy im zainstalować wodę. Dobrze, mamy wodę. Jest woda. Nie wiem, jak ten prąd daleko sięga. Nie mam pojęcia. Ale póki co jest ok. Zarabiamy znowu. Więc tak, przydałoby się wysypisko. Wysypisko kosztuje 4000. Recycling Center 45 tysięcy. Okej. I pomoc medyczna. Jak daleko to będzie działać? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj to powinienem zrobić, bo tutaj będzie jednak dużo mieszkańców wszystkich. Mamy tutaj pomoc medyczną. Właśnie, strefy te musimy zrobić. Przemysłowe. Czy tam nie przemysłowe, tylko no, sklepiki i te sprawy. Może gdzieś tutaj jeszcze? I tutaj, o. To będzie dobry plan. Ja mogę jakoś zrobić, żeby to mniejsze się robiło. Więcej opcji. To jest duży pędzel. Ramka, o. Coś takiego bym chciał. Dobra. Jest dobrze. Wszędzie mają prąd, wszędzie mają wodę. Prąd sięga nawet tutaj. Dostępność mamy ok. Z wodą też jest ok. Cieki wpływają sobie tutaj prawdopodobnie. Czyli już za nasze miasteczko. Mamy 600 mieszkańców i zrobiła się noc. Co oni tam piszą? Opieka zdrowotna dla każdego. Mieszkańcy tłoczą się, aby wyleczyć swoje przypadłości. Jak to wygląda? Pacjenci 0 na 100. 100 pacjentów może być. Łe, to na spokojnie. Wydaje mi się, że powinno być. Przenieść budynek, otwórz panel budżetu. No wszędzie mamy taki sam budżet, nie? Musielibyśmy edukację sobie ogarnąć też. Ile to kosztuje? 10 tysięcy. No właśnie, śmieci, śmieci, śmieci. Jak to wygląda? Syf mają już tutaj. Tutaj gdzieś bym zrobił wysypisko. Albo w ogóle odjechał stąd. Odjechałbym stąd i tutaj gdzieś w ogóle zrobił to wysypisko. Okej. No i gitara. Dobra, śmieciarki wyjechały, no więc powinno być git. Te mają śmieci, tutaj też mają śmieci. O, jest full, full. Dobrze, wszędzie jest zero miejsc pracy. Czy można gdzieś zobaczyć bezrobocie w tej grze? A, bo oni zatrudniają tylko po 4 pracowników. Ten 12, ten 16. O, tu są jakieś obszary. Aha, bo to jest to, okej.
Co my tutaj mamy? Elektryczność, odpady. Zadowolenie mieszkańców. Jak to wygląda? Tak średnio. Co tutaj się dzieje? Dlaczego są smutni? Małe zadowolenie tutaj, w rejonach mieszkalnych. Ja nie wiem za bardzo czemu. Że szkołę muszę im postawić. Ja to nie mam za bardzo pieniędzy na to. Dobra, ale cały czas jesteśmy na plus. Coś się dzieje z wodą tutaj chyba. Już macie wodę. Co jest? Już starcza wody. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Prąd też wszystko powinno mieć. No i okej. Co my tutaj mamy? Trasy komunikacyjne, łączenie zewnętrzne, hałas. No właśnie, ty, tutaj głośno jest bardzo. Bo tu jest wjazd i wyjazd z miasta. Ja nie wiem, czy ja powinienem tu domki stawiać. Ale tutaj też jest niby głośno. O Jezu, co ja zrobiłem? Nie chciałem. Nie wiem czemu. Ruch drogowy. Tutaj się po troszkę zaczyna korkować. No to jest jedyna droga. Musiałbym tutaj zrobić drogę. Żeby oni sobie mogli na skróty jeździć. I zrobiłbym tylko w jedną stronę, czyli wjazd. No. Bym tutaj zrobił wjazd. A nie, bo tu jest wyjazd. Nie ma sensu. Chciałbym stąd. Stąd bym musiał zrobić im tutaj. Dobra, mamy populację 900, czyli mamy tak, dzielnice, przepisy, druga pożyczka, specjalizacja dzielnic, przepisy, straż pożarna, policja, rolnictwo, remiza i posterunek policji, okej. No będę musiał tu popsuć niestety. A miejmy nadzieję, że trochę rozładujemy tutaj. To wszystko. Robimy tutaj jakieś sklepiki. A tutaj już zrobimy sobie, żeby tu mieszkali. Okej. Czyli tak, mamy dzielnicę teraz. Czyli to całe razem z tym, albo dobra, zróbmy coś takiego. A dobra, wezmę to też pod dzielnicę, no niech będzie. To będzie wszystko jedna dzielnica. Tyk. Co dalej? A, tu już się druga dzielnica zrobiła. A... Źle, muszę popsuć to. Zrobimy na nowo. Dobra. Więc tak, mamy tutaj dzielnicę. Ja mogę coś zrobić z tymi dzielnicami? Jak to wygląda? A, przepisy w tych dzielnicach, tak?
Przepisy. Usługi, zużycie energii. O co to chodzi? Aha! O, to by było dobre. 5 dolków na budynek? Dobra, jakie rzeczy będziemy mogli tutaj robić? No ale nie chcę przepisów żadnych, bo to drogie jest. Dam im czujniki dymu. Niech mają. Dobra. Zarobiliśmy trochę pieniędzy. Mogli... To mamy już? Czyli tak, potrzebujemy jeszcze straży pożarnej i policji. O, tutaj byłoby dobrym wyjściem. Zrobić straż pożarną. Okej. Zapotrzebowanie. Okej, czyli mamy zapotrzebowanie na... na przemysł. I policję też tutaj sobie damy. Okej. Mamy wszystko potrzebne nam. I tak, potrzebujemy dzielnic przemysłowych. Także już robimy sobie dzielnice przemysłowe. Nowe usługi jakieś mamy. Aha, bo tutaj mamy edukację. Mamy 0. 210 typa może się uczyć, ale nie mamy pieniędzy na razie. Przychody nam spadły, bo zainstalowaliśmy wszystko. Jak to wygląda? Najwięcej dochodu mamy ze stref komercyjnych w ogóle. To ciekawe. Ustawimy na razie podatki. Dobra, mamy 1000 mieszkańców. Czujniki dymu uratowały kota. Właśnie, oni chcą szkołę. Problem jest taki, że aktualnie nie zrobię szkoły, bo nie mam pieniędzy. Ludzie cały czas przybywa, więc jest ok. Dobra, zrobiliśmy nasze pierwsze. Mamy. O, właśnie, jeszcze zrobiłem dzielnicę przemysłową sobie. Pożar jest. Nie wiem, czy straż pożarna tu dojedzie. Fuck. Chciałbym. Aha, bo to są miejskie, wszędzie, że ma być czujnik demo. Zużycie energii. Oszczędzanie energii jest ważne, najlepszym środkiem ku temu jest instalacja w budynkach mierników zużycia energii. Dodamy im, bo oni pewnie dużo. To jest z prądem. Aaaa. 6000, nie mam pieniędzy. Problem jest taki, że prądu nie starcza. Musimy wziąć pożyczkę. 20 tysięcy bierzemy. Niestety nie wystarcza nam prądu. Dobra, jest ok. Z wodą też jest ok. Więc póki co, chyba jest git. Zapotrzebowanie na strefy mieszkalne jest bardzo duże. Zróbmy taką strefkę tutaj. A, tutaj prądu nie ma. Teraz pytanie. Jak ja mam przenieść ten prąd? Bo przez drogi nie można. Można.
No cóż, muszę to zrobić. Bo tutaj prądu nie mają. Dobra, powinien być już prąd wszędzie. Zapotrzebowanie spada. A mieszkańców na minusie, dlaczego? Jest wszędzie woda. Że macie tutaj wodę, halo. A, nie mają wody. Okej. Jednak nie mieli wody. Dobra, zobaczmy jak to teraz pójdzie. Mieszkańcy na plus. Pieniądze na minus. Chociaż, dobra. Poszło na plus. Jesteśmy na plusie, więc jest ok. 132, 150. Tutaj wodę powinni mieć. Woda starcza, prąd też wszyscy mają. Budynki unikatowe. Jeden budynek unikatowy danego rodzaju. Okej. No ale nie mam jeszcze żadnego budynku unikatowego odblokowanego. No nie mam. Dobra. Musimy edukację zapewnić. 10 tysięcy. Czemu jesteśmy znowu na minusie? Nie rozumiem. To ostro na minusie jesteśmy. Halo. Podatki. O, mogę kupić nowy teren, ale no nie mam pieniędzy póki co. Dobra, podnieśliśmy podatki. Pieniądze wracają, jest okej. Co prawda nie jakoś super dużo nie podnieśliśmy ich, ale jest bardzo dobrze. Dobra, na razie jesteśmy na plusie. Mamy 1300 mieszkańców. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.